Chociaż zaczęła się już w czerwcu, szeroko zakrojona modernizacja wejść do budynków na osiedlu Sobieskiego wciąż jest w toku, wkraczając wszakże w decydującą fazę. Obecnie trwają prace na budynku 116. Kładziona jest terakota na wejściach. Jeszcze został do dokończenia budynek 103, 509, 512. Osobna kwestia to blok numer 201. W jego przypadku fachowcy muszą działać inaczej, nie tylko ze względu na nadgryzienie zębem czasu i liczne ślady dewastacji. Tam będzie troszeczkę inna technologia, dlatego że będziemy go obkładać marmolitem. Są to sypy, więc też będziemy wymieniać drzwi do sypów, te główne. No i też wymieniać drzwi i ślusarkę boczną. Jeśli chodzi o termin zakończenia wszystkich robót, wyznaczono go na koniec października. Mając na uwadze przewidziane w umowie kary za jego niedotrzymanie, budowlańcy z firmy Opeus powinni się w nim zmieścić. Inna sprawa, że wiele zależy od pogody, która ostatnio rzadko bywa dla wykonawcy łaskawa. Co się tyczy przyjęcia ze strony mieszkańców, dopieszczaniu swoich bloków z całego serca kibicują, nie mając, tak jak latem sąsiedzi z osiedla Jagiellońska, wątpliwości, że modernizacja wejść do ich budynków od dawna im się należała. Wiatrołapy były w okropnym stanie, były tak przerdzewiałe, że w zasadzie woda dostawała się do środka przez dziury, po prostu blachy przerdzewiałe i zasadne było je wymieniać. Będziemy kontynuować to w przyszłym roku. Jak zatem widać, ciąg dalszy wejściowego liftingu na osiedlu Sobieskiego z pewnością nastąpi. Za tegoroczny, który objął aż 11 budynków, spółdzielnia zapłaci 700 tysięcy złotych. W kolejnym wieżowcu na osiedlu Jagiellońska zainstalowano nową windę. Nowoczesny i bezpieczny dźwig pojawił się ostatnio w trzeciej klatce bloku numer 44 przy ulicy Sowińskiego. Winda jest przepiękna, nowoczesna. Można powiedzieć, że z XXI wieku. Jest elegancka. W tym roku administracja osiedla planuje oddanie do użytku aż 6 takich samych nowoczesnych wind. W tym momencie już jest uruchomiona winda na budynku 44, wcześniej była na budynku 33. Obecnie firma Windy Warszawa pracują na budynku 50 i na budynku 45. W październiku będzie wymieniana winda na budynku 41. No i przymierzają się już panowie do wejścia na budynek 42. To, co się od razu rzuca w oczy po wejściu do windy, to nie tylko czyste i estetyczne wnętrze i funkcjonalne oraz nowoczesny panel sterowania, ale też duży napis EcoWinda. I jak się okazuje, nie jest to pusty slogan. Przede wszystkim tak, mniejsze zużycie energii elektrycznej, no to jest podstawa, no bo wiadomo, że po to między innymi również wymienia się windy, żeby było mniejsze zużycie energii elektrycznej. O tym, jakie dźwigi zostaną przewidziane do wymiany w przyszłym roku, zadecyduje Urząd Dozoru Technicznego. Co roku przyjeżdża Urząd Dozoru Technicznego. Jeżeli są jakieś mankamenty, no takie, które oczywiście wskazują na to, że należy windę wymienić, no to natychmiast mamy taki sygnał i tą windę musimy przeznaczyć do wymiany. Bo oczywiście są takie części w windzie, które można wymienić i ta winda w dalszym ciągu będzie funkcjonowała, dobrze jeździła i jest bezpieczna. Wymiana jednej windy to koszt ponad 125 tysięcy złotych. Na ten cel w tegorocznym budżecie administracji osiedla Jagiellońska zabezpieczono około 780 tysięcy.